Się mówi. Łódź staje się komunikacyjnym centrum Polski, co we współczesnym świecie ma największe znaczenie dla dynamicznego rozwoju. Ponawiam pytanie. I z dużą dozą prawdopodobieństwa liczę na odpowiedź, że tak. Czy w tej kwocie 15 miliardów złotych znalazły się pieniądze, te, które miały być przeznaczone na inwestycje małopolskie? Ja mogę się domyślać, że tutaj są prawdopodobnie te pieniądze, czyli nie argumenty podnoszone przez posłów Platformy Obywatelskiej. Kryzys, brak środków w budżecie, przekroczone progi kredytowe w budżecie państwa. Nie minister Rostowski, proszę państwa, pieniądze są. Pieniądze okazuje się, są w olbrzymich kwotach. Ja nie chciałbym zabrać pieniędzy łodzianom, ale chciałbym, abyśmy prowadzili inwestycje zgodnie z zasadą równomiernego, zrównoważonego rozwoju. Bo cóż Polakom, bo cóż wszystkim tym, którzy udają się tranzytem chociażby przez Łódź, że w Łodzi będziemy mieli najnowocześniejsze rozwiązania komunikacyjne w Europie, a już 100 km dalej wpadamy w szarą codzienność. Przecież, jakby na to nie patrzeć, to takie działania przypominają nieodległe z historii działania tak zwanych PZPR-owskich Burbonów Śląskich. Kiedy towarzysze partyjni rozbudowywali Śląsk kosztem innych regionów, kosztem innych województw. Na to przyzwolenia, szanowni państwo, być nie może. Co jedno, deklaruję, że tak jak do tej pory będę dociekał, będę szukał przyczyn i powodów, dla których nie realizowane są inwestycje drogowe w Małopolsce. Będę robił wszystko i tutaj, z tego miejsca, apeluję do posłów Platformy Obywatelskiej. Zapytajcie swojego kolegę, Cezarego Grabarczyka, czy pieniądze, które miały być zainwestowane w Małopolsce, inwestowane są w Łodzi, czym do swoich wyborców, z czym do swoich wyborców zwraca się Cezary Grabarczyk, prosząc ich o poparcie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.